Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dararagor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Doki Doki Blue Skies. Czyli moi drodzy, nasza przygoda z Yuri, z naszą ukochaną Yuri, w którą poszliśmy właśnie w tym modziku w drogę Yuri. I spędzamy z nią cudownie czas, mam nadzieję, że narobiliście ostatni odcinek, ponieważ był on bardzo kluczowy jeśli chodzi o nasz związek z Yuri, ponieważ jesteśmy teraz razem z nią. Chłopak i dziewczyna, para razem, które oni trochę nie ogarniają co i jak i... Yuri zamiast na dzień dobry, hej kochanie, skarbie, cokolwiek, przytula z buziak, to ona, dzień dobry. Kurwa, dzień dobry. Więc dzień dobry moi drodzy. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Witaj Yuri, miło cię znowu widzieć. Uśmiechnęła się nieśmiało, nie da się ukryć, że na jej twarzy wkradł się czerwony rumieniec. Ach, ciebie również Dararagor. Przez chwilę zapadła niezręczna cisza. To oczywiste, że Yuri nie wie jak przyjmować komplementy, choć to właśnie część tego, co czyni ją tak uprzejmą. Pójdziemy do środka, nie wiem jak ty, ale ja jestem trochę głodny. Co z nim? Wygląda to, że zmiana tematu przyniosła jej ulgę. Tak, właśnie miałam zamiar zasugerować, że to raczej dogodne wyczucie czasu, że oboje zostaliśmy wypuszczeni w tym samym czasie, nie sądzisz? Czy żeby to zbieg okoliczności, czy może jednak mnie śledzisz? Które z tych? Ciekawe. To obaj nasi nauczyciele byli głodni? To ty jesteś analityczna, więc zostawię to tobie. Z lekkim śmiechem otwiera drzwi i wprowadza nas do środka. Jesteśmy w klubie, ku mojemu zaskoczeniu jesteśmy ostatni. Monika i Sayuri są pogrążone w rozmowie o czymś, podczas gdy Natsuki ma twarz mocno ukrytą w jakąś mangę. Dziewczyny spoglądają na nas, Monika i Sayuri i rzucają nam krótki uśmiech, po czym wracają do swojej rozmowy. Powinniśmy pójść i z nimi porozmawiać? Yuri zatrzymuje się na chwilę, jej oczy przelatują po pozostałych członkach klubu. W końcu potrząsnęła głowę. Cóż, nie zrobiłabym tego. Wydaje się, że wszyscy są pochłonięci swoimi sprawami. Czyli wracamy do początków modzika, gdzie my spędzamy tylko we dwoje. Ech, niech będzie, dla mnie w porządku. Oboje zajmujemy miejsca i wyciągamy nasze jedzenie. Nic dziwnego, że posiłek Yuri wygląda o wiele lepiej niż mój. Ruszam w jej kierunku. Domowej roboty jak mnie mam. Aha. Tak, nigdy nie można się pomylić z warzywnym stir fry połączonym z ryżem. Połączenie smaków jest zawsze satysfakcjonujące dla kubków smakowych. Ryż, o jacie, coś cudownego. Ostatnio też mam fazę i praktycznie co każdy posiłek, co każdy obiad pierdzielam ryż, więc oj jacie, ja rozumiem Yuri. Trzeba jeść takie rzeczy. Tak, pamiętam jak mówiłeś. Och, nie zacinam się jak zepsuta płyta, prawda? Ja w zamian za to tak, dzisiaj mam jakoś strasznie, że się zacinam. Was przepraszam za to, za mój dialog. Uch, nie, wcale nie. Po prostu pamiętam to, bo pomyślałem, że to bardzo interesujące, że jedzenie tak wiele dla ciebie znaczy. To wygląda całkowicie nie wygląda całkowicie przekonaną, ale mimo to zaczyna jeść. Między nami zapada krótka cisza. Mimo, że patrzę na swoje jedzenie, mam podejrzenie, że jej uwaga jest skupiona gdzie indziej. Powiedz Dararagor. Czy zastanawiałeś się nad tym, co chcesz robić po ukończeniu szkoły? Jesteście w liceum, więc studia. Prawdopodobnie pójdę do domu i obejrzę anime, dlaczego pytasz? Kurwa, nie że dzisiaj, tylko ogólnie. Na krótko nawiązujemy kontakt wzrokowy. Patrzenie Yuri zwęża oczy, próbuje się zorientować, czy jestem sarkastyczny, czy mówię poważnie. Jest dziwnie przyjemne, w głupi sposób. W końcu zdaje sobie sprawę, że żartuje i uśmiecha się, potrząsając delikatnie głową. Wiesz o co mi chodzi. Prawdę mówiąc, nie bardzo. Jeśli mam być szczery, to nie myślałem zbyt wiele czasu o tym. Pewnie powinienem się na tym zastanowić, ale chyba po prostu nie jest to myśl o wysokim priorytetem. Z wysokim priorytetem to jest bardzo powinno być wysokie, ale okej. Okay. Mój wzrok wędruje na Sayuri i Monikę. Sayuri wygląda jakby była czymś smutna, podczas gdy Monika najwyraźniej próbuje ją rozweselić. Widok ich rozmowy sprawia, że czuję się wdzięczny, ale też trochę winny. Przez to, że cieszyłem się czasem spędzonym z Yuri, tak naprawdę nie widziałem zbyt wiele Sayuri przez ostatnie kilka miesięcy. Mimo wszystko dobrze widzieć, że nie ma innych, inne przyjaciółki tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy dopiero w drugiej klasie, to jest to zrozumiałe. A to jeszcze macie czas. Zwracam wzrok na Yuri. Sądząc po twoim wyrazie twarzy, prawdopodobnie spędziłeś trochę więcej czasu niż ja na tą sprawą. Chyba można tak powiedzieć. Nie zgadnę, chcesz iść na studia. To jest dosyć oczywisty wybór. Uczysz się czegoś takiego jak japoński? Czy ja naprawdę byłam aż tak oczywista? To był po prostu trafny wybór, to wszystko. Uch, przypuszczam, że tak.
Wyobrażam sobie, że jesteś podekscytowana pójściem na uniwersytet? Właściwie tak i nie. Tak, nauka, więcej życia tego fajnego studenckiego, nie ludzie, znając Yuri, oczywiście. Z jednej strony uniwersytet może być tak stymulującym miejscem, ile rzeczy, które możesz się tam nauczyć, będąc tam. W szkole średniej jesteś naturalnie ograniczona przez to, czego nauczają twoi nauczyciele. Z tego co wiem, na poziomie studiów licencjackich masz o wiele większą niezależność. Tylko studia polegają na tym, że uczysz się samodzielnie tak naprawdę. Serwy są w sensie do szkolenia ciebie, do poinformowania, pokazania, ale tak naprawdę sama się uczysz, więc Z drugiej strony, prawie całe moje życie spędzam w szkole. Taki przeskok, zwłaszcza gdybym miała wyjechać do nowej części kraju. Coś, co zdecydowanie wywołuje wiele niepokoju. Rutyna daje poczucie komfortu, to jest prawda. Jak człowiek robi coś, co jest dobrze mu znane, to oczywiście czuje się dobrze. Tak na przykład jest z ludźmi, którzy pracują. Często ludzie narzekają na swoją pracę. Na pewno znacie takie osoby, które pracują i narzekają, że o, jaka ta praca jest zła i niedobra, ale nie zmieniają i dlaczego czują się komfortowo w tym, co robią i to, co umieją robić. A zmiana, zmiany zawsze straszą ludzi. Wiem dokładnie, czego mogę się spodziewać. No wiesz, w większości przypadków w szkole. Ludzie z natury nie lubią zmian i tak ekscytujące, jak myślę, że szkolnictwo będzie wyższe. Ma to swoją cenę. Cóż, kiedy tak to ujmujesz, zdecydowanie widzę, co masz na myśli. Ale myślę, że jest to coś, przez co wszyscy musimy przejść w pewnym momencie, prawda? Nawet jeśli po ukończeniu szkoły idziemy prosto do pracy. Mój wzrok powędrował na Natsuki, jej pozycja nie zmieniła się w najmniejszym stopniu. Człowieku, ta manga musi być cholernie dobra. Yuri podąża za moim wzrokiem i oczy lądują również na Natsuki, biorąc pod uwagę i tak już zmyślony wyraz twarzy, trudno powiedzieć, czy jej myśli się zmieniły. Natsuki jest dopiero w pierwszej klasie, więc przypuszczam, że nie byłoby sensu z nią o tym rozmawiać. Okej, i tu jest ciekawa nowinka, bo przeważnie w młodzikach nie było powiedziane, my w której jesteśmy w klasie. Było takie założenie, że my wszyscy jesteśmy w tej samej klasie. A teraz tutaj jest takie fajne powiedzenie, że ej, Natsuki jest w pierwszej klasie. Czyli rok wcześniej, kiedy Yuri była tutaj, zgaduję, że Monika również, Natsuki nie było. To jest bardzo ważne, że ona jakby doszła do tej grupki znajomych. Nie sądzę, że moje plany po szkole nawet nie przyszły mi przez myśl, kiedy po raz pierwszy dostałem się do liceum. A co Seri, czy kiedykolwiek z nim o tym rozmawiałeś? Nie bardzo, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać dopiero kilka miesięcy temu i złapałem się w porę. Wspomnienie o tym, że Seri i ja nie mieliśmy zbyt wiele czasu dla siebie, ponieważ spędziłem tyle czasu z Yuri, sprawiłoby, że Yuri poczułaby się źle. Cóż, już, chyba nie było odpowiedniego momentu. Poza tym nigdy nie wydawał mi się kimś, kto naprawdę myśli o swojej przyszłości, zupełnie jak ja. Natomiast ktoś taki jak Monika, cóż, odnoszę wrażenie, że ona chyba ma jakiś plan. Uśmiecham się do siebie, przypominając sobie, jak rodzice namawiali, że lata szkoły mijają w mgnieniu oka. To jest prawda. Rozmawiałem już kiedyś o tym z mamą i tatą, ale to było jakiś czas temu. Wydaje mi się, że chcieli, abym poszedł na studia, więc chyba nasze plany nie są zbyt odległe. Zgaduję, że miałaś podobną rozmowę ze swoimi rodzicami, prawda? To jest nagła cisza, o dziwo. Yuri? Ech! Wyłączyła się. Och, tak, myślę. Niejasny, niepewny charakter odpowiedzi ma chwilę... Na chwilę wytrąca mnie z równowagi, ale nie mam zbyt wiele czasu, żeby to przeforsować, bo Monika nagle odwraca się do nas. Hej, wy dwoje, przepraszam, że nie przywitałem się przed chwilą, byłam trochę zajęta. Wszystko w porządku, każdy robił swoje, więc chyba nikt nie zwrócił na to uwagi. Wszystko w porządku, Sayori, wyglądasz na trochę przygnębioną, kiedy weszliśmy. Och, jest dobrze. To oczywiście taki śpiewny głosik. Dlaczego tak myślisz? Nie wiem, chyba wyglądało tak, jak Monika próbowała cię czymś pocieszyć. Tak tylko zinterpretowałam sytuację, to wszystko. Nie ma nic złego, głuptasie. Jak minął ci Sylwester? Oj, może powiemy im prawdę. Spoglądam w stronę Yuri, na jej pleczkach pojawia się lekki rumieniec. To było naprawdę coś. Wyraz twarzy Sayori zmienił się z pytającego na rozumiejący, gdy dodała 2 plus 2. Och, wy dwoje! Jesteście razem, czyż nie? Wyciągam rękę i delikatnie wplatam w dłoń Yuri w swoim, jak słodki jest znak. Tak jesteśmy. Wiedziałam, że coś między wami dzieje. Tak się cieszę! Uśmiech Sayori jest tak ogromny, że nie ma graniczy z nieszczerością. Świetnie. Aha, ty co, oburzona? Gówniarzu.
mogą dzisiaj tak do ciebie mówić. To jest dokładnie to, czego ten klub potrzebuje. Miłosne, delikatne sprawy. Jestem zaskoczona, że w ogóle zauważyłaś te delikatne sprawy, skoro wydaje się być tak pochłonięta swoją mangą. Nie blokuje dźwięku całujących się ludzi, wiesz? Fajnie, taka manga, wiecie. Otwieracie książkę, nagle dostajecie na głowę taką bańkę, że nic nie słyszycie dookoła. Jaki świat byłby cudowniejszy? O jacie, chciałbym coś takiego. Proszę, wynajdźcie coś takiego. To już brzmi, jakby pochodziło z osobistego doświadczenia. Odchyla swoją mangę w dół i spogląda na mnie. Uśmiecham się i podnoszę wolną rękę w górę w komediowym pokazie samoobrony. Żeby być uczciwym, ma rację. PDA są dla mnie głównym mnieniem. PDA? Nie martwcie się, zachowamy wszystkie fizyczne rzeczy na czas, gdy was nie będzie w pobliżu. Okej, okay, nie lubicie... Znaczy okej, okay, ja rozumiem, że ludzie mogą się czuć krępująco, kiedy nagle grupka znajomych, nagle dwie osoby zaczynają się całować. To jest, wiecie... Ja rozumiem, miłosne słówka, takie tam zaczepki, ogólnie, że są razem, spoko i to trochę pokazywać, ale bez takiego, wiecie, miziania się, miandolenia w miejscach publicznych, trochę to jest takie... To nie jest złe, ale nie w grupce przyjaciół, to jest takie... Nieodpowiednie. O, to słowo bardzo pasuje. Tak, co? Dlaczego wszystkie tak na mnie patrzycie? Nigdy nie myślisz, zanim otworzyć usta, prawda? Co to ma zna? Dźwięk dzwonka ucina moje pytania, a zaraz potem odgłos szurania krzeseł wypełnia przestrzeń, gdy wszyscy zaczynamy się pakować. Dopiero kiedy wszyscy zmierzamy w stronę drzwi, zdaję sobie sprawę, dlaczego to, co właśnie powiedziałem, wywołało tyle niepokoju. Och, nie, nie o to mi chodziło. Ludzie! Ale Moniki, Natsuki i Sayuri już nie było. Rozpaczony zwracam się do Yuri. Ty wiedziałaś, co miałem na myśli, prawda? I... A w kwart... O jacie, to jest po angielsku. Ja chciałem to po polsku. Nie przeczytam tego. Rub the bug. Yuri. Wiesz... Jesteś całkiem uroczy, kiedy jesteś zdenerwowany. Ooooo... Słodko. Uśmiecha się i wychodzi. Ot... Ta gra wciąż trwa. Co nas nowego może przywitać w nowej fabule? Co o tym sądzicie? Bo spójrzcie na całe Doki Doki. Znaczy Blue Sky, jak chodzi mi konkretnie. Na początek mieliśmy oczywiście typowe gry Doki Doki. Później było przybliżenie się do Yuri, a to nagle ją zdobyliśmy. I takie, co nam młodzik dalej pokaże? Miło jest mieć choć raz dzień dla siebie, dzień wolny. Chyba dawno nie robiłem planów na weekend. Zapewne co... Dołączenie do jednego klubu może zrobić z twoim życiem towarzyskim, zmienić całkowicie, jak każda twoja decyzja życiowa. To chyba trochę przesada z mojej strony. Jestem po prostu tak przyzwyczajony do siedzenia w weekendy, że kiedy tylko wychodzę, jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Zobaczmy, co powinienem zrobić. Nagle przytłoczyły mnie możliwości. Cóż, chyba powinien zacząć od umycia zębów i ubrania się. Good point. Może najpierw śniadanie? Świeży miętowy posmak przenika moje usta. Niestety sok pomarańczowy na razie nie wchodzi w rachubę. O, trzeba było najpierw wypić. Równie dobrze można zrobić kolejny wypad w świat gotowania. Jaki był jeden z przepisów, który mówiła mi Yuri? Jajeczny ryż? What? Wtedy wydawało się to całkiem proste. Zobaczmy, czy rzeczywiście takie jest. Daj mi przepis, proszę, chcę to zrobić. Mamy ci i ryż i jajka. No w półświadomie rzucam trochę ryżu do miski pełnej wody, okej? Okay. Dawno nie gotowałem dla siebie ryżu, po prostu nie chce mi się czekać, aż się ugotuje. To trwa. Zacznijmy. Ryż jajeczny jest całkiem dobry, w dotyku jest trochę mulisty, ale smak jest... Nie wiem, czy faktycznie ugotowałem go poranie, ale jest bardzo... Ale jak bardzo mogłem zepsuć tak prosty przepis? Kurwa, wszystko da się zepsuć. Jak może... Być może zrobię go ponownie, gdy następnym razem będę zbyt leniwy, by zrobić coś bardziej skomplikowanego. Czyli w zasadzie każdy posiłek. To musi być jednak zdrowsze niż błyskawiczne posiłki, prawda? O, oczywiście jajka w ogóle są zdrowe i ryż też, więc co tu więcej mówić, jak jeszcze jest ten, nie jest biały, tylko jest brązowy, to już w ogóle. Ciekawe, czy Yuri też to teraz je, no bez przesady, wątpię. Powiedziała, że je to na śniadanie dość często. To tak jak w tym tandetnym powiedzeniu, że ludzie łączy ten sam księżyc nad głową. Ale zamiast księżyca łączy nas jajeczny ryż. Ja rozumiem, przeżyłem tak do serca, ale... Jajeczny ryż? Yuri budzi się dużo wcześniej niż ja, więc pewnie skończyła jeść. Mówiąc, Yuri powinien chyba zrobić jakiś postęp w jednej z niezliczonych książek, które mi poleciła.
Jeśli chcę być w stanie dotrzymać jej kroku, zobaczmy. Będę czytał. Bo już nie ma ozdób. Całe szczęście. Przebrałem jeszcze tylko przez kilka rozdziałów książki, ale już czuję się niespokojny. Fabuła nie jest zła, ale wątki wydają się trochę nieuchwytne. Ciekawie zastosowano w niej również styl narracji strumienia świadomości, do którego nie jestem przyzwyczajony. Ciekawe, czy Yuri kiedykolwiek nudzi się podczas czytania. Nie, to jest mól książkowy. Ona odpoczywa i się cieszy, kiedy czyta. To nie jest tak, że ona jest jakąś nadludzką maszyną do czytania, więc muszą być jacyś pisarze, których ona nie lubi. Znając ją, będzie typem osoby, która będzie walczyć i dokończy książkę tak czy inaczej, pomimo jej uczuć wobec niej. Może powinienem wyjść na zewnątrz, rozprostować nogi, a później wrócić do książki ze świeżym spojrzeniem. Albo na zewnątrz poczytać. To jest dużo lepsza opcja. To ten typ zimowego dnia na zewnątrz, który jest słoneczny, ale wciąż chłodny. Jasne, zimne słońce rozświetla jednolicie szare niebo. Ten rodzaj światła słonecznego zawsze przypominał mi trochę odcień światła jarzeniowego? Serio? Okej, niech się będzie. Sprawia, że powietrze wydaje się dziwnie krystaliczne. Na szczęście dla mnie nie jest na tyle zimno, by wymagało to wkładania wielu warstw. Wystarczy mój sweter, żeby było mi wygodnie. Sweter, znaczy, okej, nie lubię swetrów. Bluza, załóż bluzę, jest lepiej, masz kaptur. Niektórzy ludzie mają szaloną tolerancję na zimno. Ja nigdy nie będę w stanie osiągnąć poziomu dziewczyn, które mogą nosić spódnicę na mrozie. Ej, to jest kurwa dziwne. Ja często wychodzę, wiecie, bluza, płaszcz, kurczy, spodnie, ręce w kieszeni, rękawiczki, a widzę, a dziewczyna, mini i jakieś rajstopy. Ja takie, kurwa mać. Ja pierdolę, jak to może nie być zimno? Ja bym zamarzł, no ale są i tacy ludzie. A skoro o tym mowa, zbliża się do mnie dziewczyna w spódnicy. Wygląda na to, że spaceruje z psem. Ej, czy to Sayori? Shiori, nie Sayori, tylko Shiori. Piesek. Znaczy jego wykonanie to jest... Wiecie, już chyba nie muszę mówić, ale piesek. Jaki słodki piesek, zobaczcie. Mój języcek, i tu ma o, poliecki, tu ma nosek, i tu ma ocka, i tu ma te łyska, i tu ma ogonek, i tu ma futelko. I ta twoja kanciasta twarz, która jest we wszystkich innych postaciach, jest zła. Co tam, Daregor? Nie wiedziałem, że masz psa, nie wiedziałem, że mieszkasz tak blisko mnie. Och, to tam jest twój dom, nie spodziewałem się, że mieszkam zbyt blisko. Nie powiedziałbym, że mieszkam zbyt blisko, a gdzie mieszkasz? Tylko, że ja chodzę na naprawdę długie spacery, okej. Okay. Może powinnaś kiedyś pójść pobiegać z Emi. Okej, okay, Emi jest z naszej klasy, a to jest przyjaciółka Moniki? Dobrze kojarzę. Jakbym była w stanie za nią nadążyć. W każdym razie chodzi o to, że mój pies naprawdę lubi być na zewnątrz, więc trafiam dwie pieczenie na jednym ogniu, robiąc zarówno sobie, jak i mojemu psu ćwiczenia. Czyż nie tak? Mochi? Mochi! Mochi szczeka radośnie w odpowiedzi, mrdając wściekle ogonem. Jakie fajne. Mochi, to słodkie imię. Pasuje to też do jego wyglądu. Tak naprawdę jest tylko wielką kulką białego futra. Tak, samojedy wyglądają trochę jak gigantyczne kleksy białego mochi, prawda? To znaczy, może jeśli się mocno zamruży oczy i ma fatalny wzrok. Ty po prostu nie umiesz docenić psów ani mochi. Widać, że lubisz mochi. Ja lubię pieski. Pieski są słodkie. O, jako urocze. Czy ty również cieszysz się słonecznym dniem? To jest słońce dla ciebie. Kurwa, mamy inne pojęcie słońca. Czy może po tym wszystkim wrócić do swojego... paskudnej otaku jamy? Jakie otaku... dobra, nawet się z tą nie kłócę, nie ma sensu. Cóż, zdecydowałem się na spacer. Hej, nie mam paskudnej otaku jamy. Nawet ja nie nazwałbym siebie otaku. No, nasz protagonista nie jest typowym otaku. To sorry, to trzeba przyznać. To, że ktoś lubi sobie czasem pooglądać anime lub mangę, nie znaczy, że jest otaku. Tu się zgodzę, bo otaku to jest takie bardziej poważne słowo. Bardziej takie osoby, które oglądają czasu mangę i czytają, oglądają anime, czytają mangę. Skąd mi się tam wzięła manga? Są mango zjebami, jak ja to kiedyś mówiłem. To nie jest złe określenie, to jest dobre. To są mango zjeby. Nie zapominaj o grach wideo. O tak, czekaj. Nie martw się, nie powiem o tym żadnej dziewczynie, ale już mam dziewczynę, więc poduwa. Skąd w ogóle wiesz, jakie mam hobby?
To, że nie kwestionuję mangi, którą czytasz na zajęciach, nie znaczy, że jej nie zauważam. Razem chodzimy na zajęcia? Z której kurwa strony? Ja za nimi chodzę. Powinieneś być wdzięczny, że masz tak wyluzowaną klasę. W przeciwnym razie, gdy następnym razem będziesz wymieniał się mangami z kumplami, możesz wpaść w ogromne kłopoty. Powiedziała dziewczyna, która dziko modyfikuje swój mundurek. Ona raptem rękawy podwinęła. A nie, ma krawat, okej. A żebyś wiedziała, że dziewczyny, z którymi się spotykam, nie mają nic przeciwko takim rzeczom. A przynajmniej ja tak nie uważam. Pff, tylko się bym drażni, Dararagor. Tak, tak. Masz potem zajęcia w szkole? Zakładam, że to dlatego nosisz mundurek w sobotę. Ech? Nie, to tylko nawyk z mojej starej szkoły. Albo lenistwo po prostu twórców, że nie chcieli jej robić luźniejego stroju. Chodziłam do naprawdę prestiżowej, prywatnej szkoły, która wymagała od wszystkich noszenia mundurków na zewnątrz. Każdy uczeń szkoły średniej nosi swój mundurek, kiedy idzie na zajęcia akademickie, na przykład do szkoły odwykowej? Ale musieliśmy nosić nasze mundurki, kiedy po prostu wchodziliśmy poza szkołę. Coś o odpowiedzialności za nasze zachowanie zarówno w szkole, jak i poza nią. Potem słyszałam w Japonii, że właśnie każdy uczeń odpowiada za swoją reprezentuje swoją szkołę poza granicami szkoły i też musi przestrzegać reguł. Brzmi dusząco. Bez żartów. Dyrektor miał gigantyczny kij w dupie. Pewnie parę. W takim razie nadmiernie się kompensuje swoim obecnym uniformem? Nadrabiasz te wszystkie lata, kiedy nie mogłeś dostosować swojego uniformu? Heh, powiedzmy, że cieszę się, że w naszej szkole zasady są mniej restrykcyjne. Mochi nagle zaszczeka i szarpnął za smycz, przez co... Shiori? Lekko się potknęła. Okej, Mochi. Wygląda na to, że chce się już zbierać. Do zobaczenia w szkole, Dararagor. No papa. Do zobaczenia. Tak naprawdę raptem raz chyba razem rozmawialiśmy, ale okej. Mochi ucieka z walczącą Shiori na rękach. To tak jakby Shiori była prowadzona przez psa. Powinienem chyba wrócić i dokończyć moją książkę. Okej, takie chwile wyjścia. Wiecie, już jest noc. Kurwa, wstaliśmy, zjedliśmy, poczytaliśmy, spacer, noc. What? Gdzie tu jest dzień? Już jest noc. Gdy przewracam ostatnią stronę powieści i zatrzaskuję okładkę, to już jedna książka za nami, przed nami jeszcze miliard. To dobrze, czytanie jakby edukuje nas i... Nawet zwykłe książki, nie lektury. Mówię zwykłe książki, edukują nas. Nie tylko takie, które są... mają ala w tytule poradnik, wiecie? Tylko normalne. Kurwa, przykład. Władca Pierścieni, załóżmy. Uczą nas dodatkowego słownictwa i lepiej się wypowiadać, więc czytanie zawsze jest bardzo dobre. A jesteś ze mnie dumna, Yuri? Gdyby wiedziała, to by była. Właśnie rozważam nagrodzenie siebie poprzez obejrzenie serialu anime, kiedy dzwoni moja komórka. O wilku mowa, to Yuri. Ja myślałem się, że nie dzwoni, by pochwalić mnie za moje literackie osiągnięcia, ale możesz powiedzieć. Yuri, słodka, Yuri, mogę cię wyciszyć? Hej Yuri, co tam? Nie mogę ją na głośnik dać. Ach, cześć Dararagor. Pochwalić, że to jest też przetłumaczone. Dzwonisz, by się przywitać? Och, tak, tak myślę. Czy ja w czymś przeszkadzam? Mam nadzieję, że cię nie przeszkadzam. Nie martw się, wszystko w porządku. Właśnie skończyłem jedną z książek, które mi poleciłaś. Och, którą? To była ta przetłumaczona historia o złodzieju, który wychodzi z więzienia i zaczyna mieć obsesję na punkcie ludzi, którzy go tam wsadzili. Brzmi dobrze, jak ci się podobała? Ogólnie chyba mi się podoba, ale trochę mnie przygnębiło. Jak to? Cóż, główny bohater zdecydowanie nie jest całkowicie moralny. Jest złodziejem i pod koniec zabija ludzi. Ale złych ludzi, więc... Nie mogłam mu jednak nie współczuć, w więzieniu stracił wszystko, nawet rodzinę, i po prostu nie potrafił odnaleźć się w społeczeństwie. Czy to prawda, że nie mógł się powstrzymać od powrotu do starych zwyczajów? Chyba nie. Miał mentora, który dał mu schronienie i radę. Mimo to zgodziłem się z nim, gdy zaczął stawać się anarchistycznym rewolucjonistą. A ja się od złodzieja po rewolucjonista? Ciekawe. Przypuszczam, że współczułeś braku sprawiedliwości z punktu widzenia bohatera. Tak, podobało mi się, jak ikoniczne było zakończenie. Główny bohater spędza całą książkę nazywając swoich wrogów zdrajcami i psami, a na końcu zostaje zabity przez psy policyjne. A, nie trzeba było pisać policyjne, ale okej. Myślę, że zgodziłabym się z tobą, że ta historia jest raczej melancholijna. To dość egzystencjalny kawałek literatury. Sama jednak nie zgadzam się z poczynieniami bohatera.
Jako, że był złodziejem i był w kiciu przez złe rzeczy, no to nie, ale jeśli na przykład zostałby, załóżmy, wrzucony do więzienia niesłusznie i chciał potem zabijać ludzi, którzy go w to wrobili, można się zgodzić. Widzę to w ten sposób, że życie głównego bohatera jest niesprawiedliwe w niektórych aspektach. Wykorzystuje to swój gniew i anarchistyczne idee, by ukryć własne wady charakteru. W końcu w opowiadaniu zastosowano narrację pierwszoosobową i strumień świadomości, więc jest tam element niewiarygodnego narratora. Aż mi się przypomina taki serial jak Synowie Anarchii o motocyklistach. Nie obejrzałem całego, ale obejrzałem chyba 2 sezony. Wiecie co, polecam. Jeśli szukacie jakiegoś ponurego, mrocznego serialu, takiego brutalnego, no to ojacie, Synowie Anarchii, to opowiedzcie, co super dla was. To prawda, próba usprawiedliwić kilka bardzo złych rzeczy, ale w końcu śmierć jest największym wyrównawczym? Gra Wiedźmin 3 pokazała... To będzie spoiler, więc jak ktoś nie grał, no to przepraszam, ale w Wiedźmin 3 była sytuacja odnośnie Skurwiela Juniora. Mogliśmy go zabić albo zostawić, żeby żył jako nędznik. I szczerze mówiąc, życie jako nędznik jest dużo gorszą karą i wyrównaczem niż zabicie, bo umrze, okej, okay, spoko, umrze, skończył życie. No, ekstra. Jeśli będzie cierpiał dzień za swoje czyny i będzie wyszydzany i tak dalej, to jakby zrozumie bardziej swój błąd i bardziej go to ukaże. Tak jak umiera bohater, tak samo umierają jego domniemani wrogowie. To naprawdę zmusza do zastanowienia się nad bezsensem życia. Tak, okej, okay, ale po co dzwonisz, kobieto? Nie bardzo wiem, co mam na to powiedzieć. Rany. Co za przygnębiający obrót przybrała ta rozmowa. Czy uważasz, że główny bohater mógłby się jednak zmienić? To znaczy, gdyby był prawdziwą osobą czy coś. Cóż. To nie jest tak, że ludzie są zamknięci na pewne osobowości i usobienia w momencie urodzenia. Wierzę, że doświadczenia ludzi mogą głęboko zmienić ich sposób postrzegania świata. Główny bohater z pewnością miał zdolność do zmiany. Ale wszystkie wydarzenia, które mu się przytrafiły, spowodowały, że stał się mizantropem i zgorzkniałym. Zgadzam się z tym, to też dotyka debaty natura kontra wychowanie, prawda? Co innego geny, co innego dzisiaj wychowujemy. Natura kontra wychowanie, jedno z największych pytań dotyczących kondycji ludzkiej. Sama jestem skłonna skupić się na tym, jak wpływa na ludzi ich środowisko, a nie na tym, do czego są genetycznie predysponowani. To jeden z powodów, dla których tak bardzo lubię czytać ludzkie, zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne historie. Można zobaczyć, jak bohaterowie rozwijają się poprzez wszystkie konflikty, które przeżywają. To prawie jak rodzic obserwujący rozwój swojego dziecka, ale przyspieszony, by zmienić się w kilku godzinach, jakie zajęło im przeczytanie książki. Ach, tobie może to zająć tylko kilka godzin, ale mnie pewnie zajęło to znacznie więcej. Oho. Nie wydaje się, by trwało to długo, gdy zostaniesz całkowicie pochłonięty przez tę historię. A co jest niesamowite w literaturze, to fakt, że może ona nawet sprawić, że zaczniesz sympatyzować z nikczemnymi ludźmi, pokazując, jak ich mentalność jest wypaczona przez doświadczenia. Ogólnie jest tak coś właśnie, że ludzie, przeważnie jak gramy w gry komputerowe, to zawsze, znaczy przeważnie, ludzie się utożsamiają z tymi dobrymi, ponieważ sami są dobrzy. To jest taki trochę paradoks, bo gry pozwalają nam doświadczyć czegoś zupełnie innego i spojrzeć na rzeczy z innego punktu widzenia. A właśnie zawsze jak mamy wybór pomiędzy dobrym a złem, przeważnie wybieramy dobro, bo naturalnie jesteśmy dobrymi ludźmi i do tego zostaliśmy nauczeni. Ale czasami warto wybrać zło i zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Trochę, wiecie, poeksperymentować, zawsze warto. Ale skąd wiesz, ile zapowiedzi danej osoby można przypisać naturze, ile wychowaniu? Nie ma prawdziwego sposobu na zmierzenie tego typu rzeczy. Część rzeczy można wziąć, na przykład jeśli osoba pali, no to można sprawdzić, czy rodzice palą, czy rodzice byli palaczami, albo czy w otoczeniu palili. I to zawsze da się wnioskować, czy to bardziej z otoczenia, czy z wychowania, czy z genów. Jeśli w rodzinie jest dużo osób uzależnionych, no to widać, że ma się geny, gdzie ludzie są uzależnieni, że ma się tendencję na uzależnienia. Och, dobre spostrzeżenie. A jeśli twój mózg nie jest tak skonstruowany, że bardzo lubisz literaturę i herbatę? Może dopamina jest uwalniana w twoim mózgu w inny sposób niż w moim? To jednak tylko przykład. Nie jestem neurobiologiem. Być może, ile to właściwe pytanie? Bardziej trafne może być pytanie o to, jak natura i wychowanie działają na siebie. W każdym razie,
Cieszę się, że powieść przypada ci do gustu. Niewykluczone, że wkrótce wyślę w twoją stronę kolejne rekomendacje. Z chęcią, jeśli będziemy oczywiście razem czytać. Ach, trzymaj się, mam jeszcze długą listę książek do zrobienia. Dzięki za polecenie mi tych wszystkich pozycji, to naprawdę pomogło mi wrócić do świata literatury. Cóż, jeśli do świata literatury zaliczyć książki dla dzieci, które czytałem jako dziecko. Oczywiście, Daragor, zawsze chętnie dzielę się z innymi moją miłością do literatury. Słyszę uśmiech w jej głosie. Wiesz, to jest właściwie pierwszy raz dzisiaj, kiedy podniosłem swój telefon, by go użyć. Czy wtedy często dzwonisz do ludzi? Nie, chodzi mi o to, że używam go głównie do grania w gry i czytania losowych postów online. Gry na telefonie to jest strata czasu moim zdaniem i totalnie useless. Nienawidzę gier mobilnych. Nie powiem, że nigdy nie grałem, ale nie lubię. Aktualnie chyba ja mam jedną grę i ostatnio ją odpalałem czas temu? To jest straszne. A posty? Nie wiem, ja jestem człowiekiem, który YouTube spoko, zarąbi starzeć, ale czytanie postów i siedzenie na przykład godzinami na Facebooku, nie. Dzisiejszy dzień był dla mnie naprawdę spokojny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Wszystko co zrobiłem to gotowałem, czytałem i chodziłem na spacery. A, i pogadać z tobą. To brzmi jak piękny dzień, piękniejszy byłby obok ciebie. Całkiem podobny do mojego właściwie. Hej, wygląda na to, że naprawdę się o mnie ocierasz. Trochę się z tego śmiejemy, to delikatne chwile z Yuri. Chciałbym, żeby trwało wiecznie. Mam nadzieję, że to dobra rzecz. Czy ty sobie żartujesz? Oczywiście, że tak. Moja mama zabiłaby za taką córkę jak ty. Ach, za późno zdałem sobie sprawę z tego, co właśnie zasegrowałem. Dobre. Yuri pewnie teraz się zwiesi z zażenowania. Tak bardzo jest nieśmiała. Na pewno masz lepsze stopnie ode mnie w ogóle. Jestem pewna, że po prostu wątpić w siebie. W każdym razie. Robi się już trochę późno, więc... Tak, cóż, porozmawiamy później, a raczej jutro. Do zobaczenia w szkole. Do zobaczenia. Rozmowa zakończona. Spokojnie, Daragor, spokojnie. No, porozmawiacie w szkole, no nie ma się co martwić, bo wszystko będzie dobre. Trochę nasz protagonista panikuje? Tak mi się wydaje? Mam takie... O, ja to mogę przewijać. Sorry, przewinąłem. A to chyba dobrze. Ile raz można oglądać to samo? Kolejny dzień, kolejne 7 lub więcej godzin spędzone w szkole. To nie jest dużo. To nie jest dużo! Niezliczone godziny stracone w szkole, by wejść do wyścigu szczurów życia korporacyjnego, warunkującego nas do zrównania bogactwa do wartości siebie. Nie stracone, bo... Okej. Godziny stracone w szkole są tylko dla tej osoby, która nie chce się uczyć, nie chce poszerzać swojej wiedzy. To są godziny stracone. Dla osoby, które nawet nie interesuje to, co jest na zajęciach i na zajęciach, co może być nudne i bezsensowne, bo są takie przedmioty, nie powiem, że nie, to w tym czasie własnoręcznie możemy siedzieć w telefonie lub w książkach i uczyć się nowych rzeczy i doświadczać nowych rzeczy i się szkolić w danym kierunku. I nie każdy musi żyć życiem korporacyjnym, zacznijmy od tego. Dobra, ubierajmy się. Dziś niestety nie ma czasu na śniadanie, zamierzam też poniżać się biegając z tostem w ustach, jak jakimś anime, więc zostaje pusty, że debilu, kup coś po drodze. Może uda mi się złapać gdzieś kawę za to? Tak, jestem głodny, potrzebuję śniadania, wypiję kawę. Kurwa, gdzie tu logika? Ja też nie miałbym nic przeciwko temu, żeby kupić chleb ze szkolnego sklepika. Melonowy chleb? Jaki? Na początku pomyślałem, że to jest mielone, ale takie... Mielony chleb widzieliście kiedyś coś takiego, a teraz melonowy tak ład. Zawsze był moim ulubionym, choć nieco dziecinnym. Siri też zawsze go lubiła. Cóż, chyba lubi każdy rodzaj słodkiego chleba. Może jej kupimy? O, chleb z curry też jest naprawdę dobre. Brzmi już lepiej. Dla mnie to zdecydowanie doskonałe jedzenie. Smażony chleb z nadzieniem curry. Rany robię się głodny. Torturujesz tylko siebie, Daragor. Nie mogę nic powiedzieć na to, że coś mnie dręczy z tyłu głowy. To dziwne, mgliste uczucie, jakby coś było nie tak. Sayori? Nie mówcie mi, że o czym zapomniałam. O Sayori, szybko ponoszę torbę w rękach, przeglądam je zawarte. Nie wygląda to, że wszystkie moje prace domowe i zeszyty są. Cóż, nie ma sensu doprowadzać się do szaleństwa z tego powodu. Coś się stało, musi nadejść taki mroczny teraz moment. Jeśli mam przy sobie wszystkie swoje rzeczy, to pewnie może poczekać. To pewnie i tak nie jest takie ważne. Oj się kurwa, dziwisz jeszcze. Po kilku minutach zasięga wzroku pojawia się szkoła. Chwileczkę, zatrzymuję się na ziemi mentalnie marszczą czoło. Nie idę z Sayori! Wow, teraz się domyśliłeś? Nie chodziłem z nią do szkoły dłuższego czasu. Teraz kiedy o tym myślę, ostatni raz spacerowałem z nią przed feriami zimowymi. W tym czasie jestem już praktycznie przed szkołą, więc byłoby przesadą śpieszyć się z powrotem tylko po to, żeby mógł się z nią przejść. Poza tym zaraz zaczyna się szkoła, jeśli do tej pory jej tu nie będzie, to się spóźni. A jeśli wrócę, żeby jej poszukać, to też się spóźnia. Rok, czuję się
trochę jakbym ją zdradzał. Za dużo jest ostatnio mowy o Sayori, nie sądzicie, że to będzie, wiecie, takie trochę nawiązanie już po niej? Z ostatnim spojrzeniem na siebie przekraczam bramę szkoły, będę musiał sprawdzić, co u niej w klubie. Kto wie, może zaczęła wcześniej przychodzić do szkoły? Kurwa, nie ona. Przecież nie byłoby trudniej dotrzeć przede mną. Muszę pamiętać, żeby się z nią kiedyś spotkać. Sayori. Kiedy byliśmy dzieci, dziećmi byliśmy praktycznie nierozłączni. Co się z nami stało? Dorośliście. To normalne, że z biegiem czasu wymieniamy swoje znajomości na inne. Najlepsi przyjaciele na zawsze. To tak rzadko działało. Oparłem głowę na dłoni i zamknąłem oczy, pozwalając, by dronowanie Sakurai ogarnęło mnie. Wkrótce ledwie mogę skupić się na lekcji, która toczy się w tle. Okej, mała Sayori wygląda dziwacznie. Sayori była całkiem ładna jako dziecko. Zawsze nosiła bluzki i shorty. Jej włosy były wtedy w takim samym nieładzie jak teraz. To trochę wstyd się przyznać, ale myśleliśmy, że w przyszłości weźmiemy ślub. Byliście dziećmi. Oczywiście dzieci nie rozumieją, czym jest małżeństwo. Ale my po prostu spodziewaliśmy się, że wszystko pozostanie po staremu. Na zawsze. Minęło jednak dużo czasu, nic się nie układało się po naszej myśli. Ciekawe, czy żałuje, że straciła kontakt na tak długo. Zabawne, jak można się od siebie oddalić, mimo że jest się sąsiadem. Nie wiem, czy powiedziałbym, że bardzo się zmieniła, ale nadal jest całkiem inaczej. Nie wspominając o tym, że te zdecydowanie się zmieniłem. Martwi mnie to serio, bo za dużo jest mowa o Sayori i wcześniej, w klubie i teraz. To musi coś być taki moment kulminacyjny. A teraz? Yuri. Nigdy się nie dowiem, jak udało mi się przekonać taką dziewczynę jak Yuri, żeby się we mnie zakochała. Trochę to będzie przykre, ale może nigdy nie miała doświadczeń z innymi chłopakami, bo z nimi rozmawiała i takie, wiesz, o, jesteś pierwszym i najlepszy, bo jedyny. Coś takiego. Jeśli w ogóle, to moje umawianie się z Yuri pokazuje, jak bardzo się zmieniłem. Od zadawania się z krzykliwymi, pulchnymi dziewczynami do cichych, książkowych typów. Może mówienie o przyciąganiu się przeciwieństw to prawda? To nie jest prawda. Znaczy, przeciwieństwa niektóre się przyciągają, ale jeśli ludzie nie mają tych samych zainteresowań i cech, to długo to nie potrwa. Nie, dlaczego, że nasze osobowości tak bardzo się różnią? Czuję, że z każdym dniem coraz bardziej się do niej upodabniam. A przynajmniej mam taką nadzieję. Inteligentny, dobrze mówiący, uspokajający. Cóż, nie jest tak, że nie ma ona swoich wad. Wygląda to, że Yuri sama ma mnóstwo trudności. Po pierwsze, lęk społeczny. Bardzo zrozumiałe w obecnych czasach. Przy odrobinie szczęścia będę w stanie zetrzeć się również z Yuri i pomóc jej z niektórymi problemami. Będziemy taką skrzynką narzędzi. Nie oczekuję, że uda mi się ją wyleczyć, ale mam nadzieję, że będę mógł ją wspierać tam, gdzie będzie tego potrzebowała. To zabawne. O ile jaśniejsza może wydawać się przyszłość, jeśli możesz być razem z kimś, na kim naprawdę ci zależy. Strasznie dużo moralnych, mądrych rzeczy jest razem. Na zawsze? Ciarki mnie przeszły. What? Ta gra miała być symulatorem życia. Na początku oczywiście mieliśmy wstęp, pierwszy odcinek, pamiętacie, gdzie rozmawialiśmy z Moniką jakby. Ale ta gra miała być symulatorem życia, nie miała być zepsuta i... Co się teraz dzieje? Ech? He? Sayori? Ty! Mówiłeś, że będziemy razem na zawsze. Czekaj. Więc dlaczego? Ale to było, kiedy byliśmy dziećmi. Dlaczego zostawiasz mnie samą? Ja przepraszam. Ja? Czy moja przyjaźń to za mało? Nie wiem, co się stało. Myślałam, że chcesz mnie znowu mieć przy sobie? Kiedy znowu zaczęliśmy chodzić razem? Ale się myliłam. Nie, to nie tak. Oh! Ale to był zły dźwięk. Ona jest tą, która naprawdę chcesz, prawda? Przestań, to nie tak. Mam tylko nadzieję, że to samo się nie stanie z nią. To nie jest to, co się stało. Nie możemy tak tkwić w przyszłości. Przykro mi z powodu tego, co się stało między nami, ale... Proszę, nie łam jej serca, tak jak złamać moje. Trochę usprawiedliwia siebie?
Byliśmy dziećmi, dzieci mówią różne głupoty i różne kocham się, jest naturalne bycie dzieckiem, ła, ja cię kocham, bla, bla, takie to jest naturalne u dzieci, więc to olewamy. Złamałem twoje serce, ale ty byłaś we mnie zakochana, ja w tobie nie. To jest takie, to wiesz, tak naprawdę każdy miał złamane serce i każdy komuś złamał serce, każda osoba komuś musiała złamać serce, no bo nie da się zmusić drugiej osoby do miłości. To jest niewykonalne. Nie może podejść jedna osoba i powiedzieć, ej, ja cię kocham. I takie, nie mogę ci złamać serca. No dobra, bądźmy razem. I co, tamta osoba ma być nieszczęśliwa, bo się zmusza do miłości? Tak być nie powinno, więc będę tu stał po stronie naszego protagonisty, że to nie jest jego wina, że złamał tobie serce, bo nie zrobi tego specjalnie, po prostu cię nie kocha. A darzy miłością Yuri i jej może złamać serce, bo kiedy oni są razem i na przykład może na przekór coś zrobić, coś specjalnie, na przykład ją zostawić, bo są razem, to wtedy złamał serce, to będzie okropne. Nie, to nie jest zdrowe, nie możemy zmienić przyszłości. Proszę, wysłuchaj mnie. Dlaczego nic nie mówisz? Staram się, naprawdę. Proszę, powiedz coś. Nie chcę, żeby tak było jak dawniej. Nie zostawaj mi bez słowa na lata. Będziemy zawsze przyjaciółmi? To jest chyba dobra opcja? Ja. Powiedz mi, że nie zamierzasz znowu uciekać. Znowu? Bałem się. Powiedz mi, że możesz chociaż raz spojrzeć mi w oczy. Proszę. Przepraszam, Sayori. Jestem ciekawy, co by tu było, gdybyśmy poszli w ścieżkę Sayori? Dara rekord. Ale... Nieważne, ile razy będę przepraszać, to nic nie zmieni. Musimy przejść do porządku dziennego. W przeciwnym razie... Nie będziemy w stanie niczego naprawić. Czemu nagle taki dylemat nas naszedł? Nie wybrałem Yuri zamiast ciebie. Zależy mi na was obu, tylko w różny sposób. Proszę, Sayori, spójrz w przyszłość razem. Ty, ja, Yuri, nawet Natsuki, Monika. Wspierajmy siebie nawzajem. Przyjaciele na zawsze, prawda? Czyż nie, Yuri? Yuri siedzi cicho. Yuri? Ja pierdolę. O nie, to jest zła Yuri. Przeszłość nigdy nie umiera. To nawet nie jest przeszłość. Hę? To cytat z Requiem dla zakonnicy. Fulknera. Co? Paskudny śmiech. Ale to Magic się zrobił dobry, taki creepy, mnie ciarki przychodzą. Nie spodziewałem się jednak, że czytałeś jakiekolwiek z jego dzieł. Ach, nie jesteś zbyt wielkim czytelnikiem, prawda? No nie, ale czy to źle? Nigdy nie będziesz w stanie dotrzymać mi kroku, wiesz o tym. Ale czytanie książek to nie jest na zasadzie rywalizacji, kto przeczytał więcej. Każdy czyta to, co lubi, to, co chce. Ważne, żeby mieć wspólne zainteresowania. Może nasz protagonista przeczytał mi książek, ale ważne to, jak się w nie wczuwa i też jak też chce się poświęcić tej pasji. Może nie tak strasznie jak ty, ale też chce mieć wspólny język dorwać z tobą, więc to nie jest żaden wyśnik. Wiem, że jesteś nieszczera. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o literaturze, jesteś nieszczery. To wcale nie jest prawda. Nie musisz utrzymywać tych wszystkich fałszywych pozorów, Dara Regor. W przeciwnym razie wyjdziesz na pseudo-intelektualistę. Yuri, dlaczego? No i co, Dara Regor? Co masz do powiedzenia na swój temat? Te oczy są słodkie. Ja... Dara Regor... Stop! Nie! Dara Regor? Mieliśmy koszmar. Ła! To był koszmar i teraz pytanie. Psucie gry plikami? Czy jednak nasz protagonista ma rozterki moralne? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, która z tych opcji. Czy to jednak jest właśnie psucie gry, czy jednak nasz protagonista moralnie coś... się kłóci sam ze sobą. Ja uważam, że to jest te drugie. To nie jest psucie gry, po prostu fajnie to jest zaprezentowanie, mega takie coś. Znaczy widać było wcześniej, bo tyle była mowa o Sayori, że o niej wspominanie, że jest smutna, więc było w stanie się domyśleć, że coś takiego musi nadejść. Bądź co bądź, nie było tego przez całą rozgrywkę Doki Doki, więc jest to bardzo miły aspekt i bardzo się cieszę, że to jest takie, wiecie, oderwanie trochę od codzienności, która była wcześniej, tego słodkiego życia z Yuri, więc bardzo, bardzo miła rzecz, bardzo miły aspekt wprowadzony w moda. Ej, coś cudnego. A na razie, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie. Macie dłuższy materiał, jak obiecałem. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Doki Doki Blue Skies. A teraz, moi drodzy, adios!